Kochani, na zakończenie tego miłego dnia i tej serii filmików chcę wam wreszcie jakiś truizm. Chcę wam walnąć jakąś taką oczywistą oczywistość, która jest oczywista dla wszystkich i oczywiście dla mnie i dla was też jest oczywista. Chcę wam powiedzieć oczywiście, że człowiek sam decyduje, czym napełnia swój żołądek. To człowiek sam decyduje, czy to, co wkłada sobie do żołądka, do gardła, do ust, potem przełyka do żołądka, czym to wypełnia, czy to są rzeczy wartościowe, czy mniej wartościowe, to sam człowiek decyduje. I chcę wam powiedzieć, kochani, że to od nas zależy, czym my wypełniamy nasze żołądki, bo tym, czym wypełniamy nasze żołądki, to z tego powstanie również nasze ciałko. Z tego również powstaną te, po strawieniu będzie również wypełniany nasz mózg. Czyli jeżeli ja byle co jem, to czasami również byle jak się rozwijam, no. Ale czasami może dojść do tego, że byle jak myślę i byle jak gadam. I kochani, chcę wam, drodzy panowie, powiedzieć, że ja sam decyduję, kolejny truizm, czym wypełniam również nie tylko swój żołądek, nie tylko swój mózg, ale również czym wypełniam swoje jądra. Bo to, czym wypełniam swoje jądra, to powoduje, że produkuję taką, a nie inną ilość testosteronu. I to wpływa również na to, jakie kobiety mi się podobają. Czyli to, czym wypełniam swój żołądek, wpływa na całokształt mojego życia. I teraz uwaga, ostatni truizm, już więcej truizmów nie będzie. Chcę wam powiedzieć, że ode mnie zależy to, czym wypełniam swoje życie. Bo ja swoje życie mogę wypełnić kabaretonem, mogę wypełnić czymś, co ma bardzo niewielką wartość, jak Big Mac, jak frytki, jak kurczak. Ale mogę swoje życie wypełnić też czymś cennym. Na przykład urlopem. I życzę wam, żeby do was dotarło ten truizm, żeby do was dotarła ta prawda. To wy wypełniacie swoje życie. A czym je wypełniacie, to zależy od was.